Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym czwartym już odcinku z Mass Effect Andromeda. Czy ja tutaj wchodziłam wcześniej? Chyba tak mi się wydaje, że tutaj wcześniej byłam. Tak, jesteśmy w dalszym ciągu na Habitacie 7, zdaje się, chyba tak to się nazywało. O, Cora! Znajdź drugi prom. Nie chciałam tabulator, chciałam mapę. Budynek obcych. Tak, mamy oznaczone, ale co ja z tym mogę zrobić, przepraszam bardzo? Budynek obcych. No jak mówię, no co ja z tym mogę zrobić? Bo to mi się nie oznacza jako ukryte, co mnie oczywiście musi irytować. Nieznana technologia. Czekajcie. Weźmiemy się, wrócimy. Na planecie znajdź drugi prom. Tam jest coś jeszcze. Po drugiej stronie jakby. Zastanawiam się, czy coś byśmy dali radę zrobić z... nie wiem, postrzelić tutaj, żeby, wiecie, żeby dało radę po prostu przejść, ale nie jestem pewna, czy damy radę coś takiego zrobić. Ciężko powiedzieć jednak. O, patrzcie! Tu jest nieznany stop, aha. Dobra, chyba oleję to miejsce w takim razie, skoro nie możemy się do niego dostać tak naprawdę. Szkoda mi, że hej, ale chyba nic z tym nie zrobię. Chyba, że dam radę to jakoś obejść, to też jest opcja w gruncie rzeczy. Którą bym chciała w sumie obadać. Głęboko. Ajajaj. Nie mam pojęcia. W teorii mogłabym to po prostu przeskoczyć, ale... Czy by mi się to udało? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Olejemy sobie. Nie tabulator, na Boga, tylko mapa. Dobra, to w takim razie chyba kierujemy się już do miejsca, które nam wskazuje misja główna, co? Prom Alfa. Aha, nie, no weź mi zaznacz. W takim razie kierujemy się właśnie tam. Znajdź drugi prom na planecie. Dobra, lecimy wobec tego. Lubię ten skok, ale kurczę, chyba mi zwalnia postać, jak go używam. Więc muszę się powstrzymać troszeczkę. Dobra, lecimy w takim razie no po prostu dalej w stronę tego promu drugiego. Jeśli się uda. Powinno, chociaż nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę. Więc no jak mówię, no po prostu biegniemy. Jak najszybciej. Po nich. Dobra, tutaj możemy sobie właśnie skręcić. To miło, że możemy sobie skręcić. I dobra, jeszcze 60 metrów, tak? Niecałe. Obroń drużynę pionierską przed wrogimi obcymi! Kurde, Bella. Odrzut. Ech. Dobra, no przydałoby się podejść generalnie do nich. O Jezu. Toksyny. Weź się wychyl, typku ty. Ty no, weź się wychyl. Dziękuję. Okej. Fajnie, że jakiegoś dorwałeś. Cieszę się twoim szczęściem, kolego. Walczą nieczysto, mówisz? Gdzie jeszcze jest jakiś? A, tam. O, nowy poziom. Juhu! O, doktor. Pan doktor chyba. Awans. 3 punkty umiejętności dostaliśmy. O, apteczka.
these things tried talking to you at all? Barely a word, then started shooting. What about you? We didn't stop for a chat. Co my tu mamy? Ładowacz jakiś. Aha, inny pistolet. Dobra, bierzemy go po prostu. Przerwałam wam dialog, czekaj, możliwe. Natomiast ja chciałam umiejętności spojrzeć. A was, drużyna zdobyła nowy poziom. Zwiększa jej możliwości bojowe swojej postaci, kupując umiejętności związane z walką, technologią lub biblioteką. Drużyna, wybierz konkretnych członków drużyny, żeby ich ulepszyć. Dobra, może wpierw właśnie się zajmiemy ulepszeniem Liama tutaj. On ma, widzę, 2 punkty. Może mu damy drugą moc. Tutaj mnie nie stać na te tutaj. I może szkolenie wojskowe mu damy w gruncie rzeczy, bo to jest umiejętność pasywna. Właśnie pasywna, pisze nawet. Tak, zatwierdź. Dobra, i teraz dla mnie, tak? Ja mam 3 punkty. Mam rzut. Swoją drogą dowiedziałam się, że później będę mogła w teorii zmodyfikować wygląd mojej postaci, więc... Może się tym w przyszłości pobawię, nie chciałam do tego. O mnie, granat, barykada. Tworzy tymczasową barykadę energetyczną. Nie jestem pewna, chciałabym mieć po jednej mocy ze wszystkich kategorii, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to się uda. Mina, turbo doładowanie, pistolety. Aha, bo to są pasywne umiejętności, widzę tam dalej. Nie, to pasywne to zawsze się przydają, oczywiście. Przepraszam bardzo. Obrażenia mocy bojowych, aha. To ma wymagania jakieś. Biotyka, to mamy ten rzut cały. Przeciążenie, spalenie, o mój Boże, moja ulubiona moc normalnie. Kryopromień, miotacz ognia. Ładnie. Inwazja, technologia ofensywna, systemy pomocnicze, wsparcie drużynowe. Technologia, biotyka i no właśnie technologia i walka. Dobra, myślę, żebym sobie wzięła przeciążenie na póki co, bo faktycznie zastanawiam się też, czy nie wziąć czegoś innego związanego z biotyką, ale póki co to chyba właśnie by nam chyba starczyło. Może sobie szarżę w ogóle ogarnę, wow. To by było niezłe szarża. Tylko, że wtedy bym musiała sobie pomyśleć po prostu dodatkowo. Działko odłamkowe. Fajnie. Omni granat. Wiecie co? Rzucę granatem, który zadaje obrażenia. Dobra, powiedzmy, że... Czekajcie, strzał sensowy to w ogóle 9 punktów wymaga, tak? Turbo doładowania to co jest? Chwilę odprowadza ciepło broni przez pancerz, żeby zwiększyć wydajność pochłaniaczy ciepła i zwiększyć szybkostrzelność broni. Aha. Okej. Okay. Wiecie co? Ja akurat myślę, żebym sobie zainwestowała tutaj w... umiejętności pasywne, jeśli chodzi o walkę. Narzędzia bojowe, sprawność bojowa. Czekajcie. Aha, ja wzięłam, zresetowało mi się. No spoko. Chciałam, moi mili... Chciałam. Właśnie te karabiny szturmowe weźmiemy. Dobra. Potwierdzi wejdzie, aha. Strzelby, karabiny, narzędzia bojowe. Mina. Ustawia minę, która wybucha. A dobra, weźmiemy sobie może to i zobaczymy. Może to będzie ciekawe. Dobra, zatwierdź. W takim razie punkty powydawane. I zobaczymy. Czekajcie, jak to jeszcze jeden poziom umiejętności? Lewy alt. No jest statek. W ogóle... Aha, ja mam jeszcze możliwość 2 broni, tak, zablokowane. Dodatkowa kabura, sprawność bojowa, okej. Okay. No dobra, czyli będę mogła mieć 4 bronie, tak? Jeśli, w sensie jeśli, no jak sobie wezmę odpowiednio? Aha! Elektrokombinacja, miło. Okej. Okay. Które moce czerpię podczas użycia zasilania z ogniw energetycznych? Aha. Jak sądzę, chodzi tutaj o moją tarczę. Najbardziej chyba. Nie trafiłam chyba. Chyba właśnie wybuchło. To, co wcześniej ustawiłam. Nie mam ogniw zasilających. Z tego, co widzę. A nie, przepraszam, ja po prostu mam... mam...
ten, ładunki. A, widzę, że mi się tutaj wyświetla, ten. Jak mi się odładowują moce. To miło. Ała! Dobra, tego sobie ustrzelimy. Teraz? Dobra, udało się gościa ubić, chociaż był za właśnie nie za pokrywą, tylko za osłoną. Tylko nie marnej amunicji może, właśnie. Strangle them if I have to. What about the others? Fisher's wounded but sitting tight. Greer's with him. Though our shuttle's in pieces. Guys. She's been hit. Co tu się dzieje? Take cover! Take cover! O mój Boże. O, wiatyczka, co? Don't worry, it's not contagious. Before they attacked, I managed to fix our comms. You're in my favor. Now just take it easy. Sam, are you there? QEC link established. Affirmative, Ryder. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Korra. We have wounded crew. The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the Ark. Not with these storms. It's too risky to fly. Our wounded can't wait much longer. Do you have something in mind? If the storm is the problem, then let's solve the problem. We're talking about weather. And I have an idea about that. Rendezvous with my coordinates will... Damn, they spotted me. Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable. For a while. Let's move. No dobra, czyli mamy teraz drugą towarzyszkę, tak? Mamy Liama oraz Korę. Paskudnie z moim zdrowiem, poproszę apteczkę. Amunicja zebrana, ogniwa energetyczne też zebrane, widzę. Fajnie. W ogóle właśnie nie mogę teraz... No jasne, by się przydało troszeczkę. Pojemnik jakiś. To miło, biorę. Tam mam iść? Normalnie do tego tamtego, gdzie byłam wcześniej? Do tego tamtego, gdzie byłam wcześniej, dokładnie. Dobra, zamknijcie się, proszę was. Chcę sprawdzić umiejętności Kory. Chociaż widzę, że oni oboje... A nie, przepraszam, to chyba jest bug pewien. Tak, że nawet jak nie mają punktów, to członkowie mojej drużyny wyświetlają się, jakby właśnie mieli punkty. To wiem. Komando biotyk. Aha. Spec kryzysowy. Dobra, sprawdźmy. Szarża nowa, wzmocnienie tarczy. Czyli co? Jesteś, mówisz, szturmowcem, tak? Komandoska Asari? Czy ja o czymś nie wiem, moja droga? Nie jesteś niebieska, więc komandoska Asari. Odświeżenie umiejętności zdobytych podczas szkolenia dla komandosek. Aha, szkolenie dla komandosek, no spoko. Trening obronny. Kombinezon Kory pomagają im przetrwać. Dobra, weźmiemy jej włączymy. Damy jej punkty w nową? Wiecie, o co chodzi. 18 punktów umiejętności zainwestowanych w Korę. Dobra. Coś, co by zwiększyło maksymalny poziom tarcz. No i super. I niech będzie tak, zatwierdź. Ale ja mówię w ogóle, jak wzięłam, przyporządkowałam umiejętności. Aha, no dobra, w ten sposób. No spoko. Wobec tego idziemy chyba dalej. H? Nie, nie H. To V-ką się chyba chowało broń, co nie? Tak, V-ką. Jednak biega się wygodniej bez broni w tej części, bo mamy właśnie większe pole widzenia jednak. Chociaż w sumie... Oj, cicho bądź. Normalnie wcześniej tutaj byliśmy, a teraz narzekasz. Co jest? Dlaczego?
Co się wydarzyło? Nie przypisano danych badawczych. Aha. Dobra, już się zawracam, już pokurzę się. Spokojnie. Dlaczego wy tak gadacie? W sensie, dobra, widzę, że was rani, ale no bez przesady. Nie mogę używać mocy drużynowych, to chciałam powiedzieć wcześniej. Tylko oczywiście musieli mi przerywać, bo nie przeżyliby inaczej. Szczątki. Zamknijcie się. Kryła amunicja. Magazynek do pistoletu. Tutaj też są szczątki, widzę. Będą mnie irytować. I to bardzo mnie będą irytowali. To ja to czuję już na tym etapie. O Jezus Maria, prosto właśnie do toksycznej kałuży. Tak, pędzimy w takim razie. Pędzimy w takim razie, no, tam gdzie pędzić chyba mamy. Więc dobra. Tak, oni dostają po 4 literach. Ważne, że ja nie dostaję. Reszta mnie nie obchodzi. Są piorun ochrony. Tak, tu byłam. Incendiary rounds. My dad's been busy. He was an N7. They don't mess around. N7 się nie patyczkują, tak? Jak to możemy, przepraszam bardzo, otworzyć, bo nie wiem. Aha, musimy w ogóle jakoś inaczej iść. No spoko. Myślałam, że właśnie tędy. Właśnie, byliśmy tu wcześniej. Oczywiście, że musieli przerwać dialog, bo czemu by nie? Mają właśnie jakąś barierę swoją. Ten gatunek obcych. Szczerze nie pamiętam, jak oni się nazywali. Więc... no też nie wiem. Who are these guys? Visitors, just like us. I don't think they're native to the planet. They're not. We found an abandoned lab, like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting. You didn't think I would. You never know what people are made of. Not until everything goes wrong. Plenty of that on this mission. Sir, you said you had an idea about the weather? It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet. Interfering with that. The tower is caught in a feedback loop of the cloud. Together they're disrupting the entire climate with undirected energy. It would explain a cave we found. Plant life sheltered from the storm. From that tower. It's a good bet. And I think if we can get in there and shut the tower down, the lightning goes away. And the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. It's a hell of a gamble, but we won't know until we get in there and try. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. If the riders are game, so am I. But ona naprawdę ma wiele wiary w naszą rodzinę. It's them or us. Oh, it's them. Problem is, we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math. O! Bomba! Kiedy ty ją tam ustawiłeś? Aha! Okej, okay. Niech mają faktycznie problemy też z pogodą, a nie tylko my. Rozumiem. A, może walnie to pole siłowe, no właśnie. Dobra, jesteś jednak inteligentny, ojciec. What's for me? Mi też! Dobra, w takim razie, drogę, tak? Naprzód do budowli. Takie tam gadanie. Pa, pa! Serio? Dobra, to się nie udało tak jak zamierzałam. To się nie udało tak jak zamierzałam. Trochę szkoda. Chciałabym natomiast zobaczyć od tej strony, bo widzę, że właśnie to jest wejście tutaj, ale czy dam radę ja
coś zrobić, żeby się to przejście otworzyło? Chyba nie. Dobra, weź, że włączaj tą broń. Dobra. W sumie najbardziej przydatne w tym momencie jest chyba przeciążenie właśnie, bo w gruncie rzeczy no mocno pomaga najzwyczajniej w świecie, ale jednocześnie się dość długo ładuje, więc to jest minus też lekki. Tam są jeszcze ludzie. Poproszę ogniwa energetyczne dostałam, tak? Czy coś ja w ogóle mam tutaj okazję zeskanować? Nie mam zielonego pojęcia. Weź, że wyjmuj tą broń. Irytuje mnie trochę w sumie, że jak chcę skanować, to właśnie nie mogę strzelać. To jest jednak właśnie irytujące. Typie, to ci pozwoli. Elektrokombinacja, no i fajnie. Nie ma jak kombinację. Kurna, raz serio? Gdzie to poleciało w ogóle? Kolego, zechcesz podejść? No cóż. Gdzie to w ogóle poleciało tam dalej? Nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś poleciała tamta mina. Ja sobie będę musiała to zmienić. Czy mogę sobie zebrać może tą minę? Byłoby uprzejmie, jakbym mogła. Dobra. Co to jest? Nie to. Właśnie patrzę, czy jest coś do zeskanowania. Widzę, że jest właśnie coś do otworzenia. Bierzemy wszystko. Jest zdolny. Jest zdolny i tyle. Dobra, co jest właśnie dookoła? Kompletnie nic, rozumiem. Też opcja, co nie? Dobra. Kolejny typek załatwiony. Nie mam ja min. No cóż bywa. O Jezu, gdzie to poleciało znowu? Gdzie to poleciało? Nie mam zielonego pojęcia. Dajcie mi ogniwo energetyczne kolejne. Dobra. Mamy kombinację jakąś. Okej, to wyszło. Nawet. Szczątki mogę zebrać coś. Nie, dobra, nie wiem do czego. Coś w każdym razie, jakieś szczątki do czegoś. Pojemnik poproszę. Nie F, tylko G. Dobra, jeszcze jesteśmy w trybie walki, widzę, ale nie zmienia to faktu, że czas na skanowanko to... Czas bez skanowanka to czas stracony jest. Cholera jasna, weź tam wejdź. Sam, give me engineer profile. Profil inżyniera? Sir, where are you getting these profiles? Little help from Sam. What does that mean? Just focus on the fight. O Jezu. O, pojemnik. Ominęłabym, gdyby nie ten upadek. Dobra, wobec tego jeszcze raz na górę. Dobra. Czy ja mogę jakoś tam podejść do nich, bo normalnie za daleko jak na mój głos. Apteczka! Dobra, biorę rzeczy. Kolejny pojemnik. Nie ten. Kolejny pojemnik i lecimy dalej. Cześć. Dobra. Tarcza zgoła pada. Jezus, ja przynajświętszy. Broń pioniera. Thank you.
Chłodźcie, panie. Ciebie tu nie zauważyłam, wiesz? Szczerze. Okej, to się udało. Czy ciebie mogę właśnie zeskanować? Mogę. Pozyskano dane badawcze z Heliosa. Aha. No dobra, w sumie ma to sens. Dąży pioniera. Okej, okay. W takim razie dołączamy do pioniera, tylko zahaczę jeszcze o wszystkie rzeczy. Dobra, aha. Z i C w tej części, no spoko. Right! Watch it! Think I see movement! A Q? To co? Q i E. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co robi Q i E. Jasne, że możemy. Analyzing possible influence. 25% decrypted. Hurry, we don't have long. Dobra. What is this place anyway? I don't know, but they sure want it back. Well, 50% decrypted. It's an unusually complicated syntax. Coś tam zrobiono. I will need a moment to evaluate the pattern. We only have a moment. Do it. Jak go wywaliło. O Jezu. Granat. Sir, any progress? Decryption is 75% complete. We've almost got it. Dobra, kolejny ciężko zbrojny tam idzie. Widzę. Just a little longer. They're falling back. Rozkazy drużynowe. Mówicie, że się wycofują, tak? W teorii. That did it. It's a security override. I'll try to open the door from here. Ah, damn, it's jammed. I need to take a look at it. Dobra. Poszło. Otwórz drzwi, tak? Dobra. Przepraszam, skupiłam się na walce bardziej. You really think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Przejdziecie, Chryste Panie. Who do you plan on talking to? More like what? I think it's automated. Mhm. Come on. These are the moments that make it all worthwhile. Skoro tak mówisz? Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. Ciekawe, kiedy się nauczył to obsługiwać. Crazy. We can fly to a whole new galaxy and still make sense of things. Sam had a little something to do with it. It was simply a matter of linguistics, though I am pleased to have it. Oj! Właśnie nieprzyjemne. Ej! W sensie fajnie, że mamy kombinezon, który nas
teorii może ochronić, ale czy ja to przeżyję? Taki upadek? No tak, ojciec ochronił dziecko. Wow. Co to, martwica jakaś? Prawdopodobnie. W sensie, wiecie, biorąc pod uwagę fakt, że faktycznie byliśmy bez powietrza. No to... W sensie bez powietrza, że oddychaliśmy szkodliwym powietrzem. To mogło się coś podziać. It's a seizure. The brain can't handle the connection. Get us a SAM node. Sam, what's the reading? Ryder's implant is overloaded. I suggest a hardwire connection. Do it. There. Welcome back. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Urocze. Did the rest of the team make it? Hey, you're still with us. No też się Guys, dziwię. Get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? It was your life or his. And he chose you. I'm so sorry. I know this must be a blow. I can't believe he's gone. One minute, everything was fine, and then... I know he could be distant, but he once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. Mu się to udało. What are we doing in Sam Node? Sam is now part of you, in a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority. Oh! Shouldn't that be Korra? In theory. In reality, you're the new Pathfinder. Whoa. Well... If that's how it has to be. Don't sell yourself short. I think you can do it. Korra? It's what he wanted. I won't stand in the way. But being Pathfinder is a serious job. You sure you're ready for this? I'm sure there's a lot I don't know. But I'll figure it out. If it helps, you've got me to lean on. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting. No tak, teraz to ja jestem osobą decyzyjną. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. She needs to rest first. She has 2 hours. We'll need our Pathfinder for this.
No dobrze, w takim razie... I checked on your brother. Właśnie, nasz brat w śpiążce, ojciec nie żyje. But if you can pull through, so can he. Mam nadzieję, że masz rację. But if your dad and both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Why did he do it? Why me? Unknown. But he never acted without reason. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. No okej. Cóż, nie zmienia to faktu, że wiecie, to co się stało, to się faktycznie stało i no właśnie nie możemy tego teraz zmienić. Mamy statek o tych obcych całych. Aż jestem ciekawa, co się wydarzy. Chyba jakimś właśnie ważniejszym stopniem. Mociu, panie, cóż to jest? Dlaczego się ta scenka przycina? Odtworzyli postać naszego ojca, ale co to był? To jest odtworzenie jakby momentu, co się stało, że on uruchomił tą całą... Tak, to jest odtworzenie tego momentu, tak? No i próbuję zrobić to samo, jak sądzę. W jego przypadku to nie działa. No dobra, czyli mamy pewność, że ci obcy są zainteresowani tą technologią i jak sądzę będą chcieli uzyskać informacje, dlaczego nam się udało, a im nie. Co prawda oni nie mówią tutaj w zasadzie w ogóle, nie było tutaj żadnych dialogów, ale scenka wymowna, to muszę przyznać. Dobra, jesteśmy właśnie na Arce, zdaje się. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. Okay. It's the forward hub for the entire Andromeda Initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Zobaczymy, jak sądzą. Let's hope they've had better luck. Ciekawe, kto w ogóle podróżował Nexusem. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Ark Hyperion, requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel. Not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. Ah, to ktoś to budował tutaj? We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. Zaczęli to budować w tej galaktyce, czy właśnie nie rozumiem. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. Ajajaj. No dobra, w takim razie moi mili. Okay, Ryder. Captain just called me Pathfinder. This is really happening. W takim razie sobie w tym momencie zakończymy. I still can't believe Dad's dead. Jak skończył gadać. This should have been his moment, but now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7, but we survived that. Prawda. Right. So always keep a jump jet handy.
Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali dalsze. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!